Dzień dobry, serdecznie witamy na kolejnym wydarzeniu organizowanym przez Politechnikę Wrocławską, Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa wraz ze współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu. Jak wszystkie dotychczasowe wydarzenia, to również skierowane jest do studentów studiów inżynierskich i magisterskich, a także inżynierów budownictwa, geodezji oraz architektów. W dniu dzisiejszym, dzisiejsze wydarzenie jak sprawić, aby zarządzanie budową było dobrze, łatwiejsze oraz bezpieczniejsze za pomocą jednego systemu. Mamy zaproszonych gości, prelegentów, którzy reprezentują firmę Ażur System, pana Łukasza Idzi i pana Michała Pawliszewskiego. Dzień dobry. Dokładnie tak. Zapraszamy wszystkich do aktywnego uczestnictwa. Podczas wydarzenia można zadawać pytania na panelu. I na samym końcu poprosimy prelegentów o udzielenie odpowiedzi na wszystkie Państwa nurtujące pytania. Dzień dobry Państwu. Łukasz Idzi, mój kolega Michał. Michał Pawliszewski, witam. Po pierwsze, bardzo dziękujemy za możliwość uczestniczenia w projekcie BIMWRO. Dziękujemy pani Joli Dąbrowskiej z Uniwersytetu Przyrodniczego, Mariuszowi Szustakowi z Politechniki Wrocławskiej i Ryszardowi Roterowi z Dolnośląskiej Izby Inżynierów. Bardzo fajny projekt, bardzo go wspieramy. Mamy nadzieję, że też coś ciekawego od nas Państwo usłyszycie. Spotykamy się, żeby powiedzieć i pokazać Państwu, jak sprawić, aby zarządzanie budową było szybsze, łatwiejsze, bezpieczniejsze za pomocą jednego systemu. Zaczniemy może jeszcze od samego jej definicji, bo chcielibyśmy Państwu przybliżyć, jaką my wersję przyjmujemy. I dla nas najważniejsze tłumaczenie w zasadzie, bo jest ich kilka, jest Building Information Management. Uważamy, że to tłumaczenie będzie najtrafniejsze, ponieważ zarządzanie właśnie informacjami, danymi i komunikacja za ich pomocą jest kluczowym elementem w płynnym przejściu każdego procesu, który ma najważniejsze w zasadzie znaczenie w całym procesie budowlanym, zarówno od projektu przez realizację aż do eksploatacji. Także chcieliśmy tylko przybliżyć Państwu, jak będziemy tutaj przyjmować to tłumaczenie. Ale dlaczego mówimy w ogóle o BIM dzisiaj? Ostatnio bardzo się dużo mówi o cyfryzacji branży budowlanej. I na szczęście nie tylko mówi, ale też robi. To są zmiany, które zostały wymuszone oddolnie przez wykonawców, ale również przez struktury odpowiedzialne za tworzenie prawa, tworzenie rozporządzeń. W polskim przypadku, w naszym przypadku to jest Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii. I te zmiany również są wymuszone przez to, co się dzieje u naszych sąsiadów, którzy już korzystają z technologii BIM. Najbardziej zaawansowana jest Wielka Brytania i Skandynawia. W Wielkiej Brytanii każda inwestycja finansowana z budżetu państwa musi być przeprowadzona w technologii BIM. Niemcy i Czechy również są bardzo zaawansowane w tym temacie. W Danii komunikacja dotycząca realizacji projektu musi się odbywać w sposób cyfrowy. I to jest też pytanie jest dlaczego. Odpowiedź jest bardzo prosta. Dlatego, że zaoszczędzamy czas i zaoszczędzamy pieniądze. Dane z Wielkiej Brytanii i Danii pokazują, że projekt realizowany w technologii BIM może zaoszczędzić nawet 30% kosztów od fazy koncepcyjnej poprzez projektowanie, realizację i zarządzanie już gotowym budynkiem. Tak jak Łukasz wspomniał, bo mogli Państwo znaleźć się na tym slajdzie, my w odpowiedzi może jeszcze nie jesteśmy tak zaawansowani właśnie jak rynek skandynawski czy też wyspiarze, aczkolwiek już są pewne przedsięwzięcia, które nawet nasz tutaj polski rząd wprowadził, aby przybliżyć nas do tego etapu, na którym znajdują się nasi sąsiedzi. Jednym z takich elementów, które możemy tutaj pokazać, jest właśnie ta platforma e-budownictwo, która już od kilku miesięcy jest dostępna, działa i pozwala chociaż na częściowe przeniesienie niektórych procesów, przyspieszenie tej ścieżki w wersji cyfrowej. Możemy tam na przykład zgłosić roboty budowlane, czy możemy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę tymczasowego obiektu, czy wniosek o wydanie nawet decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Także tych wniosków jest tam już trochę, można już je procesować drogą elektroniczną.
z tego, co się orientujemy i jak śledziliśmy tutaj rozwój tego, tego wydarzenia, może powiedzieć tej inicjatywy, jest to dopiero początek, ma ona postępować jakby w czasie, ma się znajdować tam coraz więcej możliwości, które przybliżą nas do całkowitej jakby tranzycji z rynku papierowego, można powiedzieć, analogowego, na rynek cyfrowy. Gdyż do tego dążymy, tym jest też BIM, aby pozwolić nam właśnie przyspieszyć te procesy, zwiększyć ich bezpieczeństwo, bo to też jest jedną ze składowych tego procesu cyfryzacji i sprawić, że wszystko będzie ogólno dostępne w zasadzie dla każdego użytkownika. Wystarczy tylko połączenie z internetem. Teraz przejdźmy do normy ISO 19650. Polska przyjęła tą normę. Dlaczego to zrobiliśmy i po co ona jest? Według firm projektowych i wykonawczych poważną barierą dla wdrożenia BIM-u w Polsce jest brak standaryzacji. I tutaj odpowiedzią jest właśnie ta norma ISO 19650. To jest po prostu jeden wspólny język, to są standardy, które ta norma pokazuje, udostępnia i pozwala na dostarczenie narzędzia, dostarczenie jednego języka do komunikacji między poszczególnymi użytkownikami danego procesu projektowego, budowlanego. Jedną z podstawowych pojęć, które pada w tej normie, jest platforma CDE, Common Data Environment, czyli jedna wspólna platforma do dzielenia się plikami. Tymi plikami mogą być uzgodnienia projektowe, mogą być projekty, rysunki, instrukcje montażu, instrukcje obsługi. Platforma pozwala na kontrolowanie wersji i rewizji na przykład rysunków. Tutaj, żeby podsumować na razie to, o czym mówiliśmy i co padło, to na przykład dla architekta, projektanta, BIM to są takie Simsy, tylko że dla budowlańców. O tym krótkim, humorystycznym akcencie. Chcielibyśmy Państwu przybliżyć nieco początki naszej firmy, od czego zaczęła się w zasadzie nasza przygoda zarówno z rynkiem jakby tutaj budowlanym, jak i później z częścią BIM-ową. Także nasza firma, Azure System, została założona w 2009 roku przez René Mortensena. Był on wtedy inżynierem budowy, no i stwierdził, że potrzebuje jakiegoś narzędzia, które mu znacznie ułatwi i pomoże zorganizować procesy, którymi musiał zarządzać na budowie. W tym celu zostało właśnie stworzone nasze pierwsze narzędzie, nasz pierwszy moduł Azure Inspect, który na początku posiadał kilka potrzebnych funkcji, które na tamten etap były wystarczające, ale wraz z postępowaniem jakby kolejnych lat, z zapotrzebowaniem rynku, dokładaliśmy nowe funkcjonalności. W ten sposób właśnie założono firmę, która na początku jako startup, później jako prężnie działająca już organizacja na kilka państw, w tym właśnie Danię, Islandię, Polskę i Szwecję, aż do części międzynarodowego koncernu. Niedawno dołączyliśmy do firmy IG i teraz mamy obecnie około 1500 pracowników, w tym 300 z branży konstrukcyjnej. Także widać prężny rozwój firmy. Kładziemy duży nacisk właśnie na rozwój modułów, które pozwalają sprawnie zarządzać w branży konstrukcyjnej i to jest zarówno od strony budowlanej, jak i projektowej, czyli tutaj łączymy, można powiedzieć, praktykę z tą częścią bardziej tutaj cyfrową. Także staramy się, aby cały czas jakby wychodzić naprzeciwko oczekiwaniom rynku, słuchamy też naszych klientów, co jest odzwierciedleniem, że każdy z naszych partnerów może zgłaszać zapotrzebowanie na jakiekolwiek funkcjonalności, które my wdrażamy później do naszych procesów, gdyż chcemy po prostu, żeby nasze moduły odzwierciedlały potrzeby rynku, a nie nasze wyobrażenie o nim. Jak wspominałem przed chwilą, nasza firma zaczynała od startupu i tego jednego rozwiązania, którym był Azure Inspect. Tutaj Państwo widzą koło modułów, w którym jest wymienionych na razie 6 liczących naszych jakby rozwiązań, przy czym pod jednym kryją się dwa, jest to Azure BIM. Tam mamy dwa moduły, o których też Państwu opowiemy później, dlatego teraz pozwolę sobie tylko przybliżyć, jaki zakres obecnie posiadamy w naszych rozwiązaniach, a nie są to jeszcze wszystkie, gdyż wraz z dołączeniem do koncernu IG uzyskaliśmy kolejne moduły, które pozwalają jeszcze bardziej rozszerzyć nasze portfolio, w tym Facility Management między innymi, który jest eksploatacją tych budynków i zarządzaniem nimi. Także można powiedzieć, że od startupu do międzynarodowej jakby organizacji cały czas się rozwijamy, rozszerzamy swój zakres, więc jesteśmy w stanie teraz zagospodarować, zaopiekować proces od pracy koncepcyjnej, od powstawania projektu,
od składania dokumentacji poprzez realizację, aż do eksploatacji dowolnego budynku i później zarządzania i komunikowania się nawet między nimi, gdyż BIM to też jest komunikacja się między budynkami. Dwa słowa o naszym systemie, naszym rozwiązaniu. Nasz system jest systemem internetowym, webowym. To, co oznacza, że niczego nie instalujemy na komputerze. Instalujemy aplikacje na urządzeniach mobilnych. To może być smartfon, to może być tablet. Możemy pracować offline lub online. Nie musimy mieć dostępu do sieci, żeby móc skorzystać z naszych narzędzi. To jest olbrzymia zaleta, dlatego że część z Państwa na pewno wie, że nawet w centrum miasta, jakim jest Wrocław, na placu budowy, często jest problem z zasięgiem. Nasz system jest dostępny w kilku językach. Ukraiński, duński, angielski, niemiecki, polski. Każda osoba, która korzysta z danej wersji, korzysta ze swojej. My możemy korzystać z polskiej na przykład, nasz pracownik może korzystać z wersji ukraińskiej. To w niczym nie przeszkadza. Nasze rozwiązanie wyróżniają dwie cechy. Dostęp do systemu opiera się na licencjach, ale co jest ważne, te licencje są przechodnie. Czyli admin systemu może w dowolnym momencie przepisać licencję, zabrać tą licencję panu Nowakowi, dać panu Kowalskiemu. Druga cecha, która nas wyróżnia, to jest to, że w naszym systemie można prowadzić nieograniczoną ilość projektów. To jest narzędzie wielokrotnego użytku. Tutaj zaczynamy w zasadzie część BIM-ową. Zaczniemy od tej części naszych rozwiązań, która ma najwięcej wspólnego właśnie z Building Information Management. Tak jak wspominałem wcześniej, ta część BIM-owa u nas dzieli się na dwa konkretne rozwiązania. Jednym z nich jest Azure Objects, a drugim Azure Collab. One mogą być zarówno stosowane osobno, jak i wspólnie, ale stosowane razem zapewniają jeszcze więcej korzyści poprzez komunikację i kolaborację między sobą. To też jest jakby doskonały przykład, można powiedzieć, i odzwierciedlenie idei BIM-u, czyli właśnie komunikacji między poszczególnymi branżami, specjalistami czy etapami projektu. Azure Objects w przybliżeniu krótkim, gdyż rozwinę to jeszcze za chwilę, jest to w zasadzie plugin oraz prywatna chmura obiektów, dzięki której możemy zarządzać wszystkimi naszymi obiektami 3D. Każdy z tych obiektów jest przechowywany w jednym miejscu, także każda osoba, każdy uczestnik czy użytkownik tego systemu ma błyskawiczny dostęp z każdego miejsca, w którym oczywiście tylko jest dostęp do internetu. W momencie, w którym chcemy dodać na przykład nowe obiekty, mamy możliwość sprawdzenia jakościowego każdego z takich obiektów. Jest osoba, która może nadzorować taki proces, możemy poszczególne etapy dodawania, zarządzania i utrzymywania takiej jakości dać w ręce specjalistów i upewniać się w bardzo intuicyjny, prosty sposób, że będzie ta jakość utrzymywana w trakcie postępowania kolejnych projektów, przenosić obiekty z jednego projektu do następnego, aktualizować je i to wszystko za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Jeżeli chodzi z kolei o moduł Azure Collab, w przeciwieństwie do poprzednika, nie wymaga on instalacji pluginu do programu Revit. Jest to platforma również umiejscowiona na prywatnej chmurze i dzięki tej platformie jesteśmy w stanie m.in. zarządzać zdalnie projektem, sprawdzać, jakie ostatnie zmiany zostały do niego wprowadzone, kto wprowadził te zmiany, kiedy i jakie zostały wprowadzone. Mamy podgląd w całość projektu bez konieczności otwierania go w programie Revit. Także to często przyspiesza już na etapie początkowym przeglądania naszych projektów, czy nawet udostępnianie takiego widoku innym uczestnikom, którzy niekoniecznie muszą posiadać licencję Revit. Gdyż Azure Collab pozwala nam ograniczyć wykorzystywanie takich licencji i usprawnić dodatkowo jeszcze działanie w samym projekcie. Także Łukasz, bym Cię mógł prosić o... Dziękuję Ci bardzo. Także tak jak wspominałem, rozszerzę teraz nieco ideę pierwszego z omawianych modułów, jest to Azure Objects. Pomaga on nam właśnie, tak jak wspominałem przed chwilą, mieć pieczę nad tym, jak aktualne są nasze dane. Nie musimy indywidualnie wchodzić w każdy plik, w każdy projekt, aby przejrzeć i sprawdzić, czy wszystkie dane są zgodne z aktualnymi wymaganiami, standardami, które mogą się różnić w poszczególnych projektach. Dzięki temu oprogramowaniu możemy to wszystko zrobić globalnie, może powiedzieć nawet hurtowo. Dzięki temu oprogramowaniu mamy nad tym pieczę z jednego miejsca, możemy też dzielić te obowiązki na poszczególnych uczestników. I skupiamy się tutaj właśnie na poprawie jakości, wydajności, przyspieszeniu też samego wyszukiwania danych,
gdyż dzięki wbudowanym wyszukiwarkom w nasz plugin możemy znacznie skrócić proces wyszukiwania plików. Nie jest on, powiedzmy, pliki nie są rozsiane po różnych serwerach, magazynach, poszczególnych projektach, są zgromadzone, jakby skoncentrowane w jednym miejscu i za pomocą specjalnej wyszukiwarki, która jest też połączona z wieloma filtrami, mamy możliwość w ciągu kilku sekund uzyskać szczegółowe informacje, podejrzeć właściwości danego obiektu, parametry i sprawdzić, czy dany obiekt będzie nam potrzebny w tym projekcie, czy nie, i użyć go ponownie jeszcze w następnym. Proszę. Teraz przed Państwem będzie krótki film, który przybliży interfejs, jak i nawigację po wtyczce właśnie Azure Objects w wykorzystaniu na realnych projektach. Także jeżeli chodzi o sam dostęp, jest on właśnie poprzez plugin. Tutaj widzimy tą wyszukiwarkę, którą przed chwilą wspominałem, oraz filtry, którymi możemy się poruszać i operować. Mamy tutaj podział na rodziny, mamy podział na typy. Możemy w każdej chwili dodawać nowe parametry, którymi możemy sortować dane obiekty. Poprzez wpisywanie konkretnych danych mamy tutaj jakby dostęp do coraz jakby bardziej ograniczonej puli obiektów, aż w końcu wyszukamy ten, który spełnia najbardziej nasze oczekiwania czy kryteria. Także tak jak widać, zawęziliśmy tutaj kryteria wyszukiwania do poszczególnych jakby typów i wystarczy potem zaznaczyć dany obiekt, wcisnąć przycisk przenieść insert, żeby wykorzystać go w projekcie. Jest on od razu domyślnie wybrany, możemy wdrożyć go w projekcie. Możemy się też dzielić całym kontentem, czyli jeżeli potrzebujemy udostępnić go naszym współpracownikom, na przykład w Ameryce, czy to na Wyspach, czy też jakby na innym kontynencie w państwie, wystarczy, że damy im dostęp do naszej chmury i możemy z nimi kooperować, komunikować się za pomocą tej platformy. A teraz przejdziemy do drugiego z naszych rozwiązań, którym jest Azure Collab. I tak jak wspominałem wcześniej, jest to platforma. Na ekranie widzą Państwo też podział. Częściowo jest otwarty program Revit, częściowo jest Excel, ponieważ jedną z zalet naszego systemu jest aktywne połączenie właśnie Revit-Excel, gdzie możemy w dowolnym momencie operować na listach materiałów, listach jakby obiektów, które tam się znajdują. I jeżeli chcemy albo potrzebujemy udostępnić takie dane i poprosić na przykład producenta, aby uzupełnił brakujące dane do modelu BIM. Nie mam na przykład wartości ognioodporności, wodoodporności na przykład, czy poboru mocy, jaki dany obiekt powinien zawierać. Możemy wysłać wygenerowany plik Excel do takiego specjalisty, on uzupełni odpowiednią tabelę i odsyłając nam, wdrażamy po prostu taki plik z powrotem do platformy i automatycznie przy synchronizacji z danym projektem Revitowym te dane są przesyłane i wymuszana jest aktualizacja w naszym projekcie. Tak samo działa to w drugą stronę. Wszystkie dane, które mamy w projekcie Revitowym, możemy pobrać do naszej platformy i tam zmienić już na miejscu. Co też Państwu pokażę za chwilę na filmie instruktażowym. O, dziękuję, już przeskoczyłeś. Na tym filmie akurat pokażę, jak się eksportuje dane do Excelu. Także jest to prosty przycisk eksportuj. Możemy zaznaczyć oczywiście obszar, który chcemy eksportować. Tutaj na potrzeby filmiku zrobiliśmy wszystko. Tu mamy teraz możliwość zbiorczego dodania parametrów. Po lewej mamy wszystkie jakby, szczególnie listę jakby obiektów. Kiedy zapisaliśmy taki plik, możemy teraz wczytać. Zobaczą Państwo, że w Azure Test tutaj są zmiany pokazane. Po aktualizacji, synchronizacji. Excel Import jest to nowa dana, nowa wartość parametru Azure Test, która została dodana do wszystkich obiektów. To jest oczywiście prosty przykład, którym hurtowo dodaliśmy taką samą wartość, ale możemy też za pomocą list wartości dodawać różne dane do naszych obiektów. To nie musi być jedna i ta sama dana dla wszystkich, gdyż to jest najprostsze jakby rozwiązanie tego systemu, ale możemy również dodawać bardziej skomplikowane jakby wzory. Cię mogę prosić. Tutaj bardzo szybko teraz Państwu pokażemy, jak krok po kroku przez jeden, drugi, trzeci i czwarty w zasadzie etap, przejść do wygenerowania kosztorysu, czy też listy przetargowej. Program prowadzi nas intuicyjnie, pokazuje nam, co musimy uzupełnić, aby generator wprowadził odpowiednie dane. W efekcie i w rezultacie dostajemy plik Excel z gotowymi danymi budowlanymi, gdzie jest ilość, gdzie jest cena pokazana, gdzie są wszystkie składowe poszczególnych jakby obiektów, których użyliśmy w naszym projekcie. I dzięki temu możemy zaledwie kilka sekund, jeżeli chodzi o gotowy scenariusz, albo kilkanaście minut, jeżeli musimy wszystko uzupełnić od początku, wygenerować gotowy i szczegółowy kosztorys, który jest w zasadzie wyliczony co do metra sześciennego, czy tam nawet co do centymetra sześciennego, a na przykład zagospodarowania terenu czy powierzchni. Również z podziałem na przykład na branżę. Dokładnie, tak jak kolega wspomniał, możemy też dokonać podziału na branżę.
Tak, dodatkowym w zasadzie i nowym jeszcze rozwiązaniem, które wprowadzamy na rynek polski oraz zagraniczny, jest platforma, której producenci mogą dzielić się za darmo, bezpłatnie swoimi obiektami BIM. Nie wystartowała ona zaledwie chyba miesiąc temu, jeżeli chodzi o rynek tutaj polski i zagraniczny. Także na naszej stronie internetowej znajduje się to pod zakładką Azure Manufacturer. Tam mogą zgłaszać się producenci i udostępniać swoje obiekty BIM za darmo wszystkim specjalistom, jak projektantom, inżynierom, architektom. A architekci mogą za darmo poprzez pobranie wtyczki lub poprzez showroom, który znajduje się na naszej stronie, pobierać i przeglądać wszystkie znajdujące się tam jakby obiekty BIM. Jeżeli chodzi o producentów, też dodatkowym jakby atutem jest tutaj to, że mogą w każdej chwili dodać i edytować bez konieczności konsultacji z nami nowe elementy i nowe obiekty do swojej listy. Jest to też na zasadzie chmury obiektów, także połączenie tutaj jest w zasadzie błyskawicznej bezpośrednie i zależy tylko od połączenia z internetem. A teraz przedstawimy Państwu to, co przygotował dyrektor naszej firmy, Michael Schwartz. To, co w tej chwili zaprezentujemy, to tylko część tego, co Michael dla Państwa przygotował. Tego jest dużo więcej i tam jest naprawdę bardzo dużo ciekawych informacji, ale musieliśmy pewne rzeczy wybrać, żeby zmieścić się czasowo. So how did it begin and why did it begin? It all started a bit more than 20 years ago, where our Minister for Buildings and Castles actually initiated what she called the digital building that had the goal to reduce errors and mistakes in the industry, remove the inefficiencies, but also drive a higher profitability and lower the cost of buildings. She initiated what was called the digital building. Back in the early 2000s, AutoCAD was the main design tool used across the industry. But since AutoCAD was mainly a 2D tool, it did not fulfill the ambition of a model-based approach to construction. The ambition was building information modeling, BIM, and to reinforce a mandate for BIM that would drive higher productivity and efficiency in the industry. Autodesk Revit and ArchiCAD was the two main players at that time, and now years later, Revit has become and established itself as the main platform within the Danish construction industry, with more than 90% of all projects being conducted as BIM projects, as well as where Revit is now the de facto standard as the tool used in the industry. Why did people in Denmark begin to work with tools like Revit and building information modeling? First of all, because the government initiated the BIM mandate, and the BIM mandate demanded the industry to change, demanded the industry to adopt new technologies that could improve the performance, remove inefficiencies, remove errors and mistakes, and improve budget and economy on projects. The Danish construction industry have always been innovative and motivated to try new ways of working if it would result in higher profitability and increase the competitiveness. The Danish Digital Building Initiative provided ways for the industry to meet all of these criteria. That's why the industry adopted building information modeling and to the government's BIM mandate. So how did that Was it a government or a company decision? In the early days, it was a government decision. The BIM mandate, as I have talked about, which I will come back to later, is focused on developing new ways of working, new ways to collaborate, new ways of improving the legislation, meaning the laws that are driving the mandate for BIM. In parallel, the private sector decided to use the same framework from the public sector to drive a similar efficiencies and to have only one way of working. So was there problems in the beginning? Yes, there were. Any adoption of new ways of working is always a challenge. It takes time
for organizations to change, it takes time for people to be educated and to adapt, and it takes time for the industry to fully see the potential. With all kind of changes, there are only two factors that drive the changes. It's either the legislation or it's money. The Danish BIM mandate have both elements built into it. The owner will have the legislation to drive the BIM mandate, and the entire value chain will make more money and become more efficient and deliver a higher quality product to the owner. So what are the problems or the challenges that these kind of solutions can solve? There are a long list of challenges that are solved by applying BIM to construction. If I should mention a few of them, it could be a better design coordination and the elimination of misunderstandings of 2D information. It also improved the collaboration across the team members and across the companies that are involved in the project. It also brings a clear communication, as the BIM model contained both the design information, the 3D model, and the information, the data, it's the I in BIM, about a given building component or building object. It eliminates all the misunderstanding and clear out the communication. It also brings the opportunity to take quantity takeoff and bill of material. Quantities and bill of material is important to improve the tender process. The tender process to bring a more precise and cost estimation about the project to the building owner to make better decisions around the economy and the project budget. It also brings the opportunity to do analysis and calculations. It could be anything from structure static calculations, heat loss, you know, sound calculations, sustainability calculations, or any other, you know, life cycle cost calculations that are becoming a standard and norm now, where sustainability and environmental issues are being driven by all governments across Europe. On top of the ability to evaluate the constructability and identify where the challenges are before we are on the construction side, also eliminate a lot of the errors and the mistakes on the construction side that are extremely expensive. Was it a government? This picture was taken in summer 2021, an average Danish construction site, modern construction site. And as you can see, you know, materials, tools, and everything is lying around on the construction floor, which are then, you know, again, impacting the efficiencies or inefficiencies, more to say, but also generating a lot of obstacles and slowing down the work. And here you see a modern production site. Robots, streamlined, cleaned, and extremely efficient. That is what we are aiming for in the construction industry. That is what Industrial Revolution 5.0 is about. It's about robots and humans working together to improve productivity. This is already happening in the construction industry. I'll show you why. I think you all recognize the guy on the left-hand side. That's Churchill. He was actually a very skilled bricklayer, and he was, of course, also the prime minister. But that was back in 90-something, more than 100 years ago. And the picture on the right-hand side, you see a modern construction site with modern bricklayers. The two pictures illustrate the level of innovation over a 100-year period in the construction industry. Today, we are doing the work the same way we did 100 years ago. On this slide, you see a bricklaying robot. This robot actually received the information from the building information model and fully understand where the openings are for doors and windows,
but also how decorations are being laid out on the facade. It can work 24/7 and lay bricks 3 times faster and more precise than a standard bricklayer. That is why construction is moving from tedious manual processes into adopting building information modeling and the collaboration with robots. This is just one example of many robots that are entering the construction site these days. There are a number of trends that are driving the changes in construction. And as I said earlier, the Danish government's BIM mandate and legislation have been a huge driver for the changes and the efficiencies that we see now. But also the urbanization. The cities are growing. It's estimated that more than 70% of population will live in cities by 2050. That's a huge growth in every part of a city's functions, from utilities, infrastructure, schools, shopping centers, sports arenas, everything has to be built. On top of that, we have the sustainability requirements. The environment is under pressure. We need to lower the CO2 emission. Buildings represent around 30% of the entire CO2 emission. We need to do better, and only by driving a sustainability agenda where we can reduce the footprint of every single building, start using renewable energies and resources, we can help the industry become more sustainable. The extended use of BIM and data, you saw the bricklaying robot, how data from the model is being used to control systems and robots to predict maintenance, etc. That's why the extended use of BIM and data is driving these changes. But also IoT, Internet of Things. Think about it. Buildings have started to talk to us. So when you walk around a modern building now, it talks to you. It talks to your mobile phone with IoT devices. You can turn up the heat, shut down the light. Everything can be done via IoT sensors. So the building starts to talk to us. It requires a lot of data and data models to be analyzed. That is why BIM and data and IoT is connected. Robot, I talked about it, and robots. We've seen hospitals now where the cleaning and service is being done by robots. So that means huge areas can be cleaned and facilitated with less resources. IoT devices can tell the cleaning system whatever it's important to be cleaned or not. And then again, 3D printing directly from the BIM model, whatever it's the bricklaying robot you saw before, or whatever it's actual 3D printing of building components. We have a Norwegian company that are printing windows directly on the construction site. And then we have the last driver, which is the intelligent buildings that are completely changing the way that we drive, manage and maintain our facilities. To była część podsumowania, w zasadzie raczej część raportu i prezentacji, którą przygotował właśnie dla nas Michael. A podsumowując to, co Michael dla nas przygotował, to tak, w Danii w zasadzie BIM jest już obecny od około 20 lat. Obecnie ponad 90% wszystkich projektów, i to zarówno tych prywatnych, jak i tych publicznych, jest prowadzona właśnie w BIM-ie. A dodatek, mniej więcej wydajność prowadzonych projektów jest 25-35% większa niż w pozostałej około 10%. Także sami Państwo widzą, jak wielka jest to korzyść dla rynku. I dowód w postaci liczby prowadzonych projektów może jakby mówić tutaj sam za siebie. Ale brzmi to wszystko jakby wspaniale i jest to ciekawa wizja przyszłości. Ale oczywiście nie była ona możliwa, nie została ona wprowadzona z dnia na dzień. Do tego etapu, do ten proces, jakby on trwał wiele lat, co też jakby tutaj zostało zademonstrowane. I nie była to droga łatwa, tak jak Michael mówił, ale dzięki zastosowaniu metody małych kroków, dzięki wprowadzaniu drobnych zmian krok po kroku i jakby pozwoleniu jakby organizacjom rynkowi na zareagowanie i na zaadoptowanie tych zmian, dzięki temu właśnie są teraz w tym miejscu, w którym się znajdują i prowadzą tak wiele tych BIM-owych projektów,
i każdy z nich 25-35% to jest średnia. Wiadomo, że im dalej w projekcie jakby BIM-owym, kiedy ten BIM jest stosowany, tym większa też korzyść, tym łatwiej o każdą zmianę. Także zależy to od rozmiaru i oczywiście od rodzaju projektu, ale widać tutaj, że dzięki temu, że te etapy postępowały jeden po drugim w małych odstępach, takich, które pozwalają na swobodne zaadaptowanie tych poszczególnych procesów, tylko dzięki temu było to możliwe. I w zasadzie pierwszym krokiem do zmiany jest właśnie zrobienie tego pierwszego kroku. I nazwą tego pierwszego kroku można powiedzieć, że jest to na przykład platforma CDE, która w zasadzie jest na samym początku tych wszystkich zmian, gdyż to od niej zaczynamy zarządzać całą dokumentacją, dzielić się nią, wymieniać tymi procesami. Od niej wychodzi dalsza część, którą możemy potem przemienić w BIM. Także Łukaszu, gdybyś nam przybliżył ten. Tak, i teraz przechodzimy do charakterystyki pierwszego z naszych modułów, naszej odpowiedzi na to, co Michał powiedział, platforma CDE. U nas się ona nazywa Azure Box. To jest niejako serce naszego systemu i platforma do przechowywania, zarządzania, udostępniania plików, dokumentów czy rysunków. Możemy ten moduł nazwać też chmurą. Co jest najważniejsze w Azure Box? Pozwala na bezpieczne przechowywanie dokumentów. Możemy udostępniać albo całość naszego projektu, albo wybrane foldery. Możemy te foldery udostępniać wybranym użytkownikom. Do Azure Box możemy zaimportować pliki pojedynczo albo w formie skompresowanej, jako zip. Po wybraniu takiego skompresowanego folderu on się automatycznie rozpakuje w naszym systemie z tą strukturą plików, z jaką był spakowany. Wszystko, co robimy w Azure Box, jest rejestrowane. Widzimy na przykład, kto i kiedy pobrał jakiś plik, kto kiedy przesłał nową wersję, na przykład rysunku czy projektu. Tutaj bardzo ważna funkcja, zarządzanie wersjami, rewizjami. W naszym systemie wszyscy użytkownicy zawsze mają dostęp tylko i wyłącznie do tej ostatniej zaakceptowanej wersji projektu. Nie może się zdarzyć taka sytuacja, że któryś z uczestników naszego projektu posługuje się inną wersją. To jest po prostu niemożliwe. Funkcjonalność też dość ciekawa, nawet gdy pracujemy już na jakiejś wersji pliku, rysunku i zaznaczyliśmy na narzucie pewne zdarzenia, to po pojawieniu się nowej wersji wystarczy tylko podmienić warstwę. Nasze wpisy, nasze uwagi, które zaznaczyliśmy na rysunku, one zostają. Musimy tylko pamiętać o tym, żeby orientacja była, jeżeli była pionowa, to musi być pionowa. Jeżeli wielkość, czy powiedzmy format rysunku to była A4, to musi być A4. Tylko tyle. W Azure Box mamy również budowaną przeglądarkę bezpłatną plików IFC, plików 3D. Możemy je uruchomić zarówno przez przeglądarkę na komputerze, jak i poprzez aplikację na urządzeniach mobilnych. Spróbujemy Państwu w tej chwili pokazać, jak wygląda nasz box. Przechodzimy do naszego modułu Azure Box. Ja wybiorę teraz jakiś testowy projekt, żeby Państwu pokazać, co tutaj mamy. Po pierwsze, mamy dostęp do wszystkich projektów w ramach naszego systemu. Wybiorę jakiś projekt testowy albo to, co przygotowaliśmy teraz, projekt, który nazywamy BIMVRO. Po pierwsze, pierwsza część, która się nazywa foldery, to jest nasza typowa chmura. To, o czym wspomniałem, możliwość na przykład rozpakowania tutaj naszych informacji, które możemy pobrać do systemu Azure. Tu możemy przechowywać każdy rodzaj pliku. To mogą być pliki DWG, to mogą być pliki Excelowe, to mogą być zestawienia właśnie w Excelu, czy pliki Wordowskie, pliki PDF, nie ma to żadnego znaczenia. Poniżej znajduje się sekcja, która się nazywa rysunki powiązane z wpisami w projekcie. Tutaj importujemy tylko i wyłącznie pliki graficzne, PDF-y, PNG, JPG i na tych rysunkach, które się tutaj znajdują,
będziemy mogli później poprzez naszą aplikację zaznaczać miejsce kontroli, na przykład na rysunku, jeżeli przeprowadzamy inspekcję jakiegoś budynku. To, co jest też dość ciekawe, mamy globalną wyszukiwarkę, która w całym naszym systemie jest w stanie wyszukać bardzo prosto i bardzo szybko konkretne pliki czy dokumenty, albo wyszukiwarkę lokalną, która jest ograniczona do tego konkretnego projektu. Co do zarządzania wersjami i rewizjami, sekundkę, pokażę to na przykładzie testu, jakiegoś systemu testowego. Widzimy rysunek, który jest oznaczony wersja 1, wydanie K. To oznacza, że już kilkanaście razy ktoś przesłał kolejną wersję tego pliku. Kolejna czeka na opublikowanie, czy wcześniej zaakceptowanie tej wersji. I dopiero po opublikowaniu ona będzie dostępna wszystkim innym użytkownikom. Dopóki nie opublikujemy danej wersji pliku, wszyscy mają dostęp do wydania K. Żeby na przykład być zgodnym z procedurą, powiedzmy, że po przesłaniu nowej wersji projektu musimy mieć akceptację dwóch czy trzech osób, które są zaangażowane w sprawdzanie tego projektu. Wystarczy, że wybiorą dany plik, otworzą menu, dodadzą komentarz, akceptuję. On się pojawia z odpowiednią informacją, kto zaakceptował tą wersję rysunku. Widzimy, kiedy to nastąpiło. Spróbujemy jeszcze może Państwu pokazać naszą przeglądarkę plików 3D. Przeglądarkę, która jest tym, jak wspomniałem, darmowym narzędziem. Ta przeglądarka pozwala na zrobienie wirtualnego spaceru poprzez budynek, który został zaprojektowany. Możemy w każdej chwili zaznaczyć jakiś element, wyciągnąć informacje. Znajdziemy wszystkie informacje, które zostały dodane do tego obiektu na etapie projektowania. Widzimy, z czego jest wykonany, jakie ma wymiary. Nawet jeżeli producentem jest jakaś konkretna firma, to też może być to tutaj wpisane. To oczywiście zależy od tego, czy architekt, projektant te wszystkie informacje w fazie projektowej umieścił w obiektach BIM-owych. Okay. I teraz mamy, przejdziemy sobie znowu do prezentacji. Widzieliście Państwo przed chwilką, jak dodawałem komentarz. I teraz te osoby, które dostały login i hasło do naszego systemu, mogą się zalogować poprzez przeglądarkę, przejść do modułu Azure Box i do pliku słowiańska 3728 w konkretnym katalogu. Proszę dopisać komentarz, na przykład akceptuję. Dobrze, przejdźmy może dalej. Jeżeli coś się w międzyczasie pojawi, na pewno wrócimy. My się skontaktujemy z tymi osobami, które coś tam napiszą w tych komentarzach. Okay. Mi się ukaże, że możemy też powiedzieć, że jest to związane z pewną niespodzianką, która będzie potem przyznana do każdego z uczestników. Jaki ten login? Okay. Przejdźmy do kolejnego. Kolejny z naszych modułów, Azure Tender, to jest typowy, bardzo prosty w obsłudze moduł do zarządzania przetargiem w formie cyfrowej.
Azure Tender pozwala na dostęp do i podgląd do wszystkich przetargów, które zorganizujemy. Mamy możliwość zorganizowania kilku przetargów również w ramach jednego projektu. Na przykład możemy rozbić sobie ten przetarg na prace elektryczne, murarskie, ogólnie budowlane. W bardzo szybki sposób i w bardzo łatwy sposób system, prowadząc nas właściwie za rękę, pozwala na zorganizowanie takiego przetargu, zaproszenie oferentów, informuje nas o dacie rozpoczęcia przetargu, dacie ostatecznego zadawania pytań i później zakończeniu tego przetargu. Na samym końcu system również jest w stanie nam zasugerować na przykład najbardziej finansowo korzystną dla nas ofertę. Tutaj jako ciekawostkę możemy powiedzieć, że od modułu Azure Tender zaczęła się również przygoda gminy Arborg, to jest gmina na Islandii. Gmina zaczęła współpracę z nami właśnie od uruchomienia tej platformy przetargowej. Oni chcieli mieć całą dokumentację wszystkich swoich budynków i wszystkich swoich nowych projektów posiadać już i zarządzać w formie cyfrowej. Dziś gmina nie tylko wdrożyła moduł tender, moduł przetargowy, ale również zarządza swoimi budynkami, których ma chyba około 50 czy 60, poprzez naszą platformę CDE, czyli Azure Box. Wszystkie strony zaangażowane w jakikolwiek projekt mają dostęp do wybranych projektów, do wybranych danych w ramach systemu gminy Arborg. W przypadku realizowania jakiegoś nowego projektu budowlanego wszystkie decyzje i cały dostęp do dokumentacji odbywa się zarówno poprzez Azure Box, jak i poprzez moduł Azure Inspect. Azure Inspect również służy im do przeprowadzania prac serwisowych, na przykład na swoich budynkach. Korzystają również z modułu QA, który służy im do przeprowadzania kontroli jakości. Czyli tutaj mamy przykład jednego podmiotu, który właściwie wykorzystuje zdecydowaną większość naszych rozwiązań. Od platformy CDE, czyli Azure Boxa, poprzez zarządzanie projektem, czyli Azure Inspect, zarządzanie materiałem przetargowym w tenderze i również kontrolę jakości w QA. Tam jeszcze Łukasz, tylko w sumie do gminy Arborg możemy tylko dodać, że gdy kogoś interesowała szersze jakby spojrzenie na ten temat, to mamy też artykuł, który opisuje całość jakby przygody, która jak się zaczęła i jak obecnie to wygląda z gminy Arborg na naszej stronie internetowej w sekcji artykuły bodajże. Tak jest. Przechodzimy teraz do modułu Azure QA, czyli takiej bardzo prostej kontroli jakości z dokumentacją fotograficzną i rysunkami. System informuje nas o aktualnym statusie rejestracji, pozwala na w bardzo łatwy sposób dodanie po pierwsze miejsca, zaznaczenia miejsca kontroli, dodanie zdjęcia, dodanie notatki. Będąc na miejscu, na przykład na placu budowy. Jeden z naszych klientów, firma Ready Bathroom, korzysta właśnie z modułu QA. To jest producent modułów łazienkowych, czyli proszę sobie wyobrazić gotowe łazienki, które po prostu są w cudzysłowie doklejane w konkretne miejsce powstającego budynku. Ta łazienka jest wyposażona we wszystko, w płytki, w kabinę, w armaturę, lustro, wyłączniki, cała instalacja, więc kontrola musi się, takiego elementu musi naprawdę być dość dokładna, żeby nie pojawiły się problemy już podczas tej fazy łączenia czy fazy budowy. Ready Bathroom ma w tej chwili w naszym systemie około 50-60 projektów, które są realizowane jednocześnie i to jest firma, która ma ponad 500 tysięcy zdjęć w naszym systemie.
Tutaj widzimy, w jaki sposób na podstawie tych danych, które dołączyliśmy do systemu poprzez aplikację, poprzez wpisy, które robimy, nasza platforma pozwala na wygenerowanie w bardzo łatwy sposób również raportów z tych naszych kontroli, na przykład z kontroli jakości. System pozwala na wykonanie różnych wydruków. To może być bardzo prosta lista z jednym zdjęciem i z podstawowymi informacjami. To może być strona, na której mamy 5 zdjęć z zaznaczonym na przykład miejscem kontroli, plus też te podstawowe informacje, które dodaliśmy, albo bardzo dokładny raport, który zawiera nawet listy kontrolne, które nasz system również pozwala zaimplementować i wykorzystać podczas procesu kontroli. Przejdziemy do modułu Azure Inspect. To jest pierwszy moduł, jak Michał na początku chyba wspomniał, pierwszy moduł, który powstał i który powstał dlatego, że René potrzebował narzędzia dla samego siebie. Ten moduł jest bardzo funkcjonalnie zbliżony do modułu QA, o którym przed chwilką mówiliśmy, natomiast ma troszeczkę więcej funkcjonalności. Po pierwsze, więcej statusów. On jest pomyślany w taki sposób, żeby poprzez system prowadzić pewnego rodzaju rozmowę z naszymi na przykład podwykonawcami. Wyobraźmy sobie, że jako inspektor nadzoru zauważam jakiś problem, jakąś wadę, jakąś usterkę na placu budowy. Tworzę wpis, on otrzymuje status utworzony i kolor żółty. Mogę połączyć ten wpis z konkretną firmą, z naszym podwykonawcą, albo nawet z konkretną osobą z tej firmy. W momencie wykonania czy poprawienia, usunięcia tej wady, która się pojawiła, nasz podwykonawca może nas o tym poinformować poprzez system właśnie, dodając komentarz, dodając zdjęcie informujące na przykład o tym, że ta usterka została usunięta, plus zmieniając status tego wpisu na gotowy. My dostajemy informację o tym, że to nastąpiło. Możemy przeanalizować to, co dostaliśmy i albo zmieniamy status na zrealizowany, na kolor zielony, albo nie akceptujemy tej pracy, która została wykonana, czyli w pewnym momencie odbijamy piłeczkę do naszego podwykonawcy. Oczywiście dobrze byłoby, gdybyśmy go poinformowali o tym, dlaczego nie zaakceptowaliśmy tej pracy. Czyli cały proces, który jest związany z danym problemem, który się pojawił, on jest w jednym konkretnym miejscu i od samego początku, od samego momentu pierwszego znalezienia usterki aż do zakończenia śledzimy ten proces w jednym konkretnym miejscu. System poprzez przeglądarkę również pozwala na bardzo łatwe wysortowanie i wyfiltrowanie konkretnych elementów, konkretnych informacji, które są nam potrzebne. W bardzo łatwy sposób możemy zastosować nasze własne scenariusze kontroli. My czasami mówimy o nich kategorie. To są pewne harmonogramy inspekcji, czy też scenariusze, które możemy narzucić naszemu inżynierowi, który w dany konkretny sposób musi wykonać pewien ciąg, czy postąpić według jakiegoś scenariusza, żeby ta inspekcja została wykonana i zaakceptowana. I tutaj znowu przechodzimy do konkursu, tylko nie wiem, czy jest sens w tej chwili, jeżeli Państwo, jest ktoś w tej chwili, kto jest aktywny, jest zalogowany? Jest parę komentarzy, więc... Jest, okej. Okay. Dobrze, to ja teraz spróbuję udostępnić jeszcze... Pokażę Państwu najpierw, jak się korzysta z naszego
z naszej aplikacji. W momencie zalogowania się wybieramy konkretny projekt. Państwo macie dostęp tylko i wyłącznie do projektu, który się nazywa BIMWRO. Natomiast ja pokażę, jak to wygląda u mnie. Jak widać, tego jest bardzo dużo. OK. Jak Państwo widzicie, mamy tutaj 24 wpisy w ramach takiego katalogu konkurs zmiana statusu. Na razie proszę nic nie robić, ja pokażę, co chciałbym od Państwa uzyskać. Widzimy, że na tym rysunku mamy 24 wpisy, one są tutaj w różnych kolorkach, o różnych statusach. System pokazuje i pozwala na wyfiltrowanie konkretnych zdarzeń. Na przykład chcę wyfiltrować sobie tylko i wyłącznie wpisy dotyczące stolarki. Ściany tynki, przepraszam. Z tych 24 mamy tylko 4 dotyczące zdarzeń, które są związane ze ścianami i tynkami. Wyczyszczę sobie filtr. Jeszcze raz. Wybieram grupę. Wybieram kategorię. Na przykład drzwi. I na przykład uszkodzenia mechaniczne. Dajemy OK. Widzimy, że wśród tych 24, które wcześniej były aktywne i były widoczne, mamy tylko jeden dotyczący tych drzwi. Okay. I teraz znowu musimy zmienić ekran. Gdzie my tutaj jesteśmy? Proszę w aplikacji, w katalogu konkurs zmiana statusu znaleźć konkretny wpis. Grupa, budowa kontrola, kategoria instalacje elektryczne i znaleźć brak gniazda. Proszę zmienić status tego wpisu na gotowy i zsynchronizować system. W prawym górnym rogu mamy takie dwie strzałki, które powodują, że to, co zrobimy na naszej aplikacji, zostanie wysłane do systemu. Tutaj też z tym konkursem wiąże się znowu następna niespodzianka, także dla kilku szczęśliwców, którzy najsprawniej wykonają to zadanie, skontaktujemy się z nimi po webinarium i porozmawiamy na temat gratyfikacji, może powiedzieć, to zadanie. Wycieczka do Kopenhagi tego dnia. Dokładnie, wirtualna. Proszę pamiętać również o synchronizowaniu danych, czyli górny, prawy róg, te dwie strzałeczki. Możesz, Łukasz, w sumie jeszcze, kiedy mamy chwilę czasu, może pokazać, gdzie znajduje się ten przycisk synchronizacji. To jest dosyć oczywiste, ale... Akurat właśnie chciałem udostępnić cały ekran i wtedy byłoby mi łatwiej, ale to nie jest takie proste, zobaczymy. Widać. O, jest. Mamy tutaj przycisk synchronizacji. OK. Dobrze. I jeszcze w związku z tym modułem mamy jeszcze, powiedzmy, kolejny konkurs, tak? To jest ostatni. Ostatni. W aplikacji, w katalogu konkurs nowy wpis. Proszę zrobić nowy wpis. Można użyć dowolnego scenariusza, ale trzeba dodać co najmniej zdjęcie i zsynchronizować system. Proszę wybrać ten folder. Ja w tej chwili zrobię nowy wpis bez tego folderu. Widzimy tutaj scenariusz, z którego mogę skorzystać. Widzimy na przykład posadzki, pęknięcie. Tu możemy dodać opis albo skorzystać
z historii, która się zapisuje automatycznie poprzez, im częściej będziemy korzystać z systemu, tym więcej informacji tutaj znajdziemy. I możemy również dodać zdjęcie, jeżeli ktoś tego chce. Na tym zdjęciu możemy coś zaznaczyć. I możemy również połączyć z konkretną firmą, bądź też osobą, która ma dostęp do naszego, tego konkretnego projektu. Ja tutaj sobie wybiorę firmę Sochę, ale wybiorę sobie tylko pana Łukasza Sochackiego. Po synchronizacji systemu te dane zostaną wysłane na serwer. Będziemy widzieć, kto dokonał i czego. I kiedy. I kiedy. Okej. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o te konkursy, to my się skontaktujemy z Państwem już po nagraniu i po tym naszym, po tej naszej prezentacji. Możemy pomóc wybrać tego zwycięstwa. Wygrać? Czy przejęzyczenie było celowe? Dobrze. Tak jest. No w zasadzie tutaj dochodzimy do podsumowania dzisiejszej prezentacji. Także jak sami Państwo widzieli tytułem właśnie, tutaj mieliśmy w tej dzisiejszej prezentacji, jak właśnie sprawnie, bezpiecznie i szybko zagospodarować te wszystkie zadania jednym systemem. I tym jednym systemem w naszym jakby wypadku jest właśnie Azure System. I za pomocą kilku modułów, które współpracują ze sobą oraz są ze sobą połączone, możemy właśnie zarówno od projektowania poprzez przetarg, wykonanie, serwisowanie, realizację, eksploatację, przejść przez wszystkie etapy, korzystając ze wszystkich naszych modułów, które będą wzajemnie ze sobą połączone. Sercem tych modułów jest oczywiście Azure Box, ale jest on skomunikowany z każdym z pozostałych modułów, takich jak na przykład Objects, Inspect, Tender, QA. Także za pomocą tych modułów można to sprawnie i szybko kontrolować. Gdyby Państwo chcieli właśnie dowiedzieć się czegoś więcej na temat, jak ta ścieżka przebiegała w Danii, a jak ona prawdopodobnie może przebiegać w Polsce, zachęcam też do kontaktu. Tak jak Łukasz wspominał, rozstrzygnięcia konkursów różnie zostaną jakby ogłoszone i skontaktują się ze wszystkimi zainteresowanymi osobami. A jeżeli chodzi o sam nasz system, to w zasadzie pokazaliśmy Państwu całą ideę tego, co oferuje, a tą główną korzyścią, w zasadzie kilkoma głównymi korzyściami, jest właśnie oszczędność czasu. Gdyż poprzez oszczędność czasu na tych poszczególnych, czasami powtarzalnych etapach, które można z łatwością zautomatyzować, tak jak też Michael wspomniał, że zarówno maszyna, jak i człowiek mogą współpracować razem, tak samo człowiek może używać tej cyfrowej inteligencji, może tego określić, aby pomóc sobie w niektórych aspektach. Jeżeli można coś zrobić szybciej i sprawniej, to dlaczego z tego nie skorzystać? To, co też jest istotne, to w jaki sposób działa nasz system. Dlatego, że nasze rozwiązania nie wymagają kompletnego przestawienia się na jakieś nowe procesy. My po prostu dajemy narzędzie, które pozwala pracować na płaskiej dokumentacji, na dokumentacji 2D, ale w pewien sposób systematyzujemy, ulepszamy ten cały proces. On jest po prostu szybszy, wydajniejszy. Także nie trzeba koniecznie od razu, jak mówiliśmy na początku, wejść w ten BIM, ten wizualizacyjny, ten BIM, powiedzmy, ten wspaniałych modeli i symulacji. Można zacząć od prostszych elementów, tak jak Łukasz wspominał, rysków technicznych, 2D, wymiany informacji, krok po kroku dochodzić do tego, kiedy będziemy mogli już operować na modelu 3D, a nawet może 4D i 5D, gdyż widzimy też, że czas i koszt również potem mają znaczenie. Są też, co też Państwo będą mogli zobaczyć na rozszerzonej prezentacji od Michaela, jest podział na poszczególne jakby zaawansowanie tych poziomów tego BIM-u, BIM tam 2.0, 3.0, 4.0. Więc tam też będzie wyjaśnione, jak można dochodzić, jaka jest droga i co wyróżnia te poszczególne etapy i kiedy warto przejść na następny, aby, można powiedzieć tak kolokwialnie, nie potknąć się i nie zastopować całego procesu. Powiedzą, że zbyt duże kroki też mogą być przeszkodą w trakcie tej tranzycji z procesu analogowego do cyfrowego. Ale to, co też jest bardzo istotne i to tutaj kilka takich jeszcze jako podsumowanie słów, już samo zastosowanie narzędzi cyfrowych pozwala na zaoszczędzenie czasu. I tu mamy przykład
jednego z naszych klientów firmy Archicom, który jeżeli ktoś tutaj Państwo jesteście z Wrocławia, to kojarzycie. Inżynierowie budowy z firmy Archicom zaoszczędzają 1,5 godziny dziennie tylko dlatego, że korzystają z modułu Inspect. Tak, i to na osobę trzeba. Na osobę, tak, oczywiście. Bardzo usprawniamy komunikację między uczestnikami naszego procesu. Osiągamy lepszą jakość tych prac, które wykonujemy. Po prostu wszystkie ewentualne usterki czy wady znajdujemy, dodajemy informacje o nich poprzez aplikację, będąc na miejscu, co powoduje, że nie musimy czegoś tam pamiętać i nic nam nie ucieka. Po powrocie do biura nie musimy pamiętać, że tam było 7 czy 8 jakichś usterek. One po prostu już są, ponieważ dodaliśmy je od razu do naszego systemu. Możemy też ograniczyć ilość spotkań. No to w przypadku ostatnich 2 lat i pandemii było też bardzo dużym plusem zastosowanie rozwiązań cyfrowych podobnych do naszego pozwalało spotykać się po prostu rzadziej. I bardzo łatwo możemy wykonać dokumentację, czy to z postępu prac, czy dokumentację powykonawczą, czy dokumentację dotyczącą usterek i przesłać do konkretnego podwykonawcy z informacją, że to powinno zostać usunięte na przykład. To wszystko robimy tylko poprzez dodawanie wpisów, dodawanie informacji, dodawanie zdjęć poprzez aplikację, którą instalujemy na naszych smartfonach. Tak jak Łukasz powiedział, w zasadzie nie musimy przenosić całego biura na miejsce budowy, aby mieć dostęp do wszystkich dokumentów oraz danych. Wystarczy, że zabierzemy ze sobą smartfon czy tablet i mamy całą bazę w zasadzie i centrum operacyjne ze sobą. Tak, to właściwie tyle, jeśli chodzi o naszą prezentację. Jeżeli mamy jakieś pytania, to chętnie, wydaje mi się, odpowiemy. Tutaj mamy jedno pytanie, czy model wprowadzamy w pliku natywnym, na przykład Revit, Navisworks czy też IFC? Jakby można było doprecyzować, gdyż widzimy godzinę, do którego konkretnie modułu było odniesione to. To jeżeli chodzi o obiekt, wszystkie moduły są, wszystkie obiekty w zasadzie w obiekcie są, są obiektami natywnymi, Revitowymi, także zarządzanie całymi modelami 3D, jak i informacjami z nimi połączymi odbywa się bezpośrednio w programie Revit, ale poprzez wtyczkę, którą dołączyliśmy poprzez moduł Azure Objects. W jakim miejscu kraju zlokalizowane są serwerownie, na których przechowywane są pliki? Mhm. W tej chwili one są w Europie. Tak. Część mamy, z tego co pamiętam, w Irlandii, część mamy w Danii. Natomiast wszystko jest w ramach Unii Europejskiej. Mhm. Natomiast mamy również podpisaną umowę z Microsoftem i też jest plan w tej, no nie podamy konkretów, ale mamy plan zastosowania czy przejścia na serwery Microsoft. Już w 90% jest to jakby, w zasadzie ta transakcja się już dokonała, także można powiedzieć, że te serwery są już łącznie z zabezpieczeniami serwerami już Microsoftu, także tutaj też dodatkowe certyfikacje, bo też mieliśmy takie pytanie, jak wygląda bezpieczeństwo danych, zarządzanie nimi, także wszystkie zabezpieczenia, które Microsoft oferuje, również dotyczą naszych jakby, naszej chmury. Jeszcze jest druga część tego pytania, to Łukasz? Tak. Czy po wgraniu pliku IFC na platformę można odczytać informacje niegeometryczne, jakie są przypisane do pewnie pliku, na przykład presety? Powiem szczerze, nie wiem. Tak, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o informacje niegeometryczne, to wszystkie, które zostały zaszyte w natywnym pliku Revitowym, czyli to, co możemy zobaczyć po otwarciu programu Revit, to wszystko, co jest wpisane i zapisane w konkretnym obiekcie czy projekcie, jest również możliwe do zobaczenia w naszej przeglądarce Viewerze 3D. A jeżeli chodzi o Collab, to wszystkie informacje mogą być zdalnie zmodyfikowane i wgrane z powrotem do projektu, które są niegeometrycznymi informacjami. O tym temacie można powiedzieć troszeczkę więcej. Staraliśmy się skomasować i skoncentrować najważniejsze, można powiedzieć, funkcjonalności czy istotę naszego systemu. Jeżeli byłby ktoś zainteresowany bezpośrednią prezentacją, można powiedzieć dema, czyli to, co Łukasz tutaj częściowo pokazał, zarówno z perspektywy aplikacji, jak i perspektywy platformy, jak najbardziej jest to możliwe. Możemy zorganizować takie spotkanie, gdyby Państwo chcieli, możemy nawet nakręcić swego rodzaju webinar w tym kierunku, gdzie pokażemy od kuchni, jak wykorzystywać i używać naszych systemów zarówno poprzez platformę, jak i aplikację tutaj mobilną.
Gdyż to, co oczywiście zaprezentowaliśmy podczas prezentacji, wiadomo, że prezentacja do siebie, że ona pokazuje to w pewien konkretny sposób, jak to widzi autor, a demo pokaże całość funkcjonalności systemu. Myślę, że tutaj dużo więcej sam system o sobie nawet opowie, niż my jesteśmy w stanie przekazać ustnie. Każde pokazanie czegoś na takim żywym systemie jest zdecydowanie lepsze niż na prezentacji. Mamy też kolejne pytanie. Minimalne wymogi sprzętowe. I teraz pytanie co do czego? Dlatego, że jeśli chodzi o narzędzia, które są dedykowane dla inżynierów budowy, na przykład Inspect, QA, Box, to naprawdę nie musimy mieć najnowszego sprzętu. Wspieramy w tej chwili co najmniej 3 systemy, jeśli chodzi o Androida czy iOSa do tyłu. Nie trzeba mieć nie wiadomo jakiej pamięci, dlatego że te pliki, na których zaznaczamy nasze wpisy, czy miejsce, lokalizację naszych kontroli inspekcji, one są jako pliki graficzne, więc one bardzo mocno nie zajmują dużo miejsca. Dodatkowo też w aplikacji jest przycisk, który jest bezpośrednim połączeniem do Azure Boxa i tam nie musimy zapisywać plików wcześniej na naszym na przykład smartfonie. Wystarczy, że się połączymy, jeżeli mamy w danym momencie dostęp do sieci. Wystarczy, że się połączymy z naszą chmurą i jesteśmy w stanie otworzyć każdy plik. Ja w tej chwili nawet mógłbym otworzyć plik DWG na moim smartfonie, bo mam aplikację zainstalowaną, która pozwala mi na to, żeby takie pliki otworzyć. Nie mam zapisanych tych plików na moim telefonie, one są zapisane w chmurze. Więc jeśli chodzi o te narzędzia buildowe, tak my je nazywamy, to tutaj nie trzeba mieć jakichś naprawdę ostatnich, nazwijmy to, maszyn bardzo, bardzo mocno rozwiniętych. Natomiast co do Revita, to tutaj... Myślę, że to pytanie odnosiło się zarówno do części buildowej i tej części contentowej, czyli beamowej. Jeżeli chodzi o wymogi co do programowania, to zarówno plugin, jak i sama platforma nie wymagają większych wymagań systemowych niż sam Revit oczekuje. Jeżeli chodzi o plugina, to wiadomo, musimy posiadać oprogramowanie Revit, żeby móc z niego korzystać. To dotyczy wtyczki Azure Objects. Jeżeli chodzi o zaś platformę Collab, tutaj wystarczy nam system, który obsługuje na przykład przeglądarki IFC w formie webowej. Wystarczy taki sprzęt, który jest w stanie odtworzyć nam w czasie rzeczywistym model 3D, ale tylko do przeglądania. Wtedy nasza platforma Azure Collab będzie działać płynnie. Tutaj nie ma jakby, to nie jest żadne rocket science, także tutaj sobie spokojnie daję z tym programem radę. Jeżeli chodzi o użytkowników trzecich, czyli tutaj podwykonawców właśnie nie posiadających licencji Revit, jak najbardziej mogą mieć oni pełny dostęp do platformy. Ponadto Azure Collab nie jest ograniczony liczbą licencji czy użytkowników, czyli każda osoba, którą chcemy zaprosić z systemu, może mieć do niej dostęp, ale możemy to zrobić na 2 sposoby. Jednym z nich jest zaproszenie bezpośrednio do platformy, a drugim z nich jest wygenerowywanie plików Excelowych i wysyłanie na przykład podwykonawcom, aby je uzupełniali. Obie ścieżki są jakby poprawne, tylko od nas zależy, jak wiele dostępu chcemy dać tym tak zwanym podwykonawcom, czyli tym osobom trzecim. Jeżeli chodzi o wersję Revita, z którymi jest kompatybilna platforma, na chwilę obecną jest to do 2018 włącznie. Jeżeli chodzi też o te praktyczne szkolenia tutaj, czy warsztaty, to tak jak wspominaliśmy najbardziej. Tutaj, tak, zaznaczę coś takiego. Studenci Politechniki Wrocławskiej, a właściwie tutaj wcześniej rozmawialiśmy z kołem naukowym Młodzi Menadżerowie Budownictwa, mają już działający system i mogą korzystać z licencji. To jest dla Państwa darmowe. Myślę, że za chwilę również studenci Uniwersytetu Przyrodniczego będą mieć taką możliwość. Tutaj finalizujemy tą sprawę, więc nie widzę problemu, żeby zorganizować takie spotkanie i my tutaj z Michałem będziemy oczywiście pomagać w implementacji, w obsłudze, w szkole. Zapytam może o wsparcie przy pisaniu prac magisterskich, na przykład dla specjalności, którą mamy na Politechnice, na naszym wydziale, czyli inżynieria budowlana i modelowanie. Czy na przykład taka współpraca też z Państwem jest możliwa? Tutaj mówię to w kontekście też
przyszłych studentów i dyplomantów, tak aby ewentualnie zastanowić się, czy w Państwa pracach magisterskich nie warto byłoby skorzystać z nowych technologii, właśnie takich prezentowanych podczas naszych wydarzeń, w tym przypadku różnego rodzaju oprogramowań wspierających tą technologię. Dlatego tutaj ukłon do Panów. No, powiemy tak, no w tej chwili akurat pomagamy przy pisaniu takiej pracy. Tak, konkretnie w województwie śląskim, tak. Także jest jak najbardziej taka współpraca możliwa. Już rozpoczęliśmy takie, można powiedzieć, projekty. Na ogół dotyczy ona już studiów magisterskich, można powiedzieć, wyższych, gdyż tam już, można powiedzieć, znajomość robita jest znacznie wyższa i tam mamy większe pole do popisu, jeżeli chodzi o wykorzystanie naszych narzędzi, ale oczywiście jesteśmy też otwarci na studiach tutaj inżynierskich, jak najbardziej możemy też pomagać i wprowadzać to jako elementy pracy czy motyw przewodni. Także wystarczy się z nami skontaktować, jesteśmy otwarci, pomagamy na żywo, kontaktujemy tak się, uczestniczymy w spotkaniach, także zachęcamy. Zapraszamy do kontaktu zarówno z Panami, jak i tutaj można kontaktować ze wszystkimi osobami, które biorą udział w zespole organizacyjnym, zarówno z Politechniki Wrocławskiej, jak i z Uniwersytetem Przyrodniczym. Do zobaczenia na następnym spotkaniu. Dziękujemy, dziękujemy bardzo za udział w webinarium. Zachęcamy do kontaktu i zapraszamy na kolejne nasze organizowane wydarzenia, które już wkrótce. Dziękujemy bardzo. To było trzecie spotkanie w ramach BIMWRO. W końcu nam się udało zjednoczyć inżynierskie siły we Wrocławiu. Już nie jesteśmy białą plamą na mapie Polski w zakresie BIM-u. Będziemy robić następne spotkania. Po co to robimy? Jest to uzupełnienie informacji, jaka pojawia się na stronach internetowych. Jest wiele webinariów, wiele informacji i zachęcam do korzystania z tych informacji. My robimy to, czego nie możemy znaleźć, że tak powiem, już wykonanego. Zachęcam firmy, które mają coś do powiedzenia w ramach BIM-u, do kontaktu z Dolnośląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa. Będziemy prezentować te firmy, będziemy przedstawiać. My nie mamy, że tak powiem, żadnych hamulców, żeby nie przedstawiać. Zachęcamy ludzi, inżynierów, architektów, nawet studentów, którzy mają jednak już doświadczenia BIM-owe, przedstawimy, opowiemy króciutko, nagramy ich w naszej dolnośląskiej telewizji.